32. kolejka piłkarskiej drugiej ligi, Grupa Zachodnia, stadion Przybema w Toruniu. Witamy serdecznie. Toruńska Elana, żółto-niebiescy podejmują lidera tabeli, Miedź Legnica. Jesteśmy na początku drugiej części spotkania. No i na razie trzeba przyznać, że jest to mimo tylko jednej strzelonej bramki. Prowadzą gospodarze 1-0. Ciekawy mecz z wieloma akcjami, sytuacjami podbramkowymi, strzałami. Liderzy z Legnicy w tym meczu, w tej kolejce dokładnie, mogą sobie zapewnić awans do pierwszej ligi pod warunkiem, że wygrają w Toruniu i pod warunkiem, że trzecia w tabeli Bytowia Bytów przegra w tej kolejce z Energetykiem Rowem Rybnika, więc goście dzisiaj na pewno wiedzą bardzo mocno, z całą pewnością, o co tutaj mogą powalczyć w Toruniu, ale to po 40 minutach gospodarze są na razie lepsi, prowadząc 1-0. Rozpoczynać będą gościa, a więc skoro mowa o bramce, popatrzmy, jak ona padła jeszcze raz. Tomasz Rogusz i 13. minuta to jest jedyny gol strzelony w tej 32. kolejce piłkarskiej drugiej ligi. To jest przedostatni mecz w tym sezonie żółto-niebieskich na własnym stadionie. Pozostaje jeszcze jedno spotkanie na zakończenie sezonu. Toruńska Elana nie ma już żadnych szans na wywalczenie awansu do pierwszej ligi, no ale pod wodzą nowego trenera, wciąż możemy tak mówić, tego trzeciego w tym sezonie, Grzegorza Wędzyńskiego, na pewno gospodarze chcą się tutaj zaprezentować, jak najlepiej pokazać, że jednak nowy trener wprowadza poprawę gry. Przed tym meczem trener Grzegorz Wędzyński, jak podaje oficjalna strona toruńskiego klubu, miał powiedzieć: przed meczem z liderem jesteśmy osłabieni i znowu będziemy musieli posiłkować się naszymi juniorami. W końcówce sezonu w Elanie zapanował mały szpital, bo co chwilę ktoś doznaje urazów, jednak liczę, że młodzi chłopacy pokażą swoją ambicję. Drużyna Miedzi Legnica, lider tabeli, ma duże szanse na awans. Powtórzmy to jeszcze raz, na zaplecze Ekstraklasy, czyli do pierwszej ligi, ale... No właśnie, mowa akurat w tym momencie, gdy pada wyrównująca bramka. 67. minuta tego spotkania. Jakub Grzegorzewski, a więc 15. gol Grzegorzewskiego w tym sezonie. Po 14 goli z Zakrzewskimi jest teraz już samotnym liderem, można powiedzieć, wewnątrz klubowej rywalizacji. 15. bramka Jakuba Grzegorzewskiego. Wydawało się, że jest spokojnie, że tutaj nic się nie wydarzy i jedna taka sytuacja niemal z niczego. Nagle piłka znalazła się w polu karnym toruńskiej Elany i mamy 67. minutę tego spotkania. Jakub Grzegorzewski, przypomnijmy, pierwszy gol w 13. minucie dla toruńskiej Elany. Zresztą bardzo ładny, zdobyty przez Tomasza Rogurza. To już jest 85. minuta tego meczu, no i wynik nie ulega zmianie. Jedno trafienie po stronie toruńskiej Elany, jedno po stronie lidera drugiej ligi Grupy Zachodniej, Miedzi Legnica. Coraz bliżej ten awans do pierwszej ligi drużyny z Dolnego Śląska, ale pozostanie jeszcze, kto wie, postawienie kropki nad i. Może w następnej kolejce, a może jednak tutaj w Toruniu w ostatnich minutach, chociaż gospodarze skoncentrowani teraz bardzo mocno na przynajmniej utrzymaniu tego korzystnego rezultatu. Ja powiem szczerze, że mój zespół nie tylko w tym meczu, ale i graliśmy w Tychach na wyjeździe, gdzie pokonaliśmy też lidera, poprzednio Bytowia. No, jesteśmy zespołem, bym powiedział, konkretnym, z charakterem. Ja pracuję tutaj półtora miesiąca i widać już, że piłkarze mniej więcej wiedzą, o co chodzi. Pierwsza połowa, dominacja naszej drużyny, która mówię, no,
ja mówiłem od samego początku, musimy mądrze zagrać taktycznie, a jednocześnie starać się stwarzać kontry. No i tutaj mieliśmy dużą przewagę. Stworzyliśmy sytuację, która została wykorzystana. Cieszy mnie to, że młody chłopak, 18-letni VP, debiutuje z takim przeciwnikiem, z takimi nazwiskami i z takimi dobrymi piłkarzami jak Grzegorzewski w przodzie, który 14 bramek strzelił, Zakrzewskiego nie było, bo wypadł z powodu tej kontuzji. To samo Szewczuk, to są ligowcy i chłopak tutaj się postarał. No mieliśmy też swoje jakieś tam błędy i ta przypadkowa bramka w drugiej części, w moim czuciu, że za łatwo ona została, stracona. Ale to, co trener powiedział, jest remis. My urwaliśmy punkty po bardzo dobrej grze mojego zespołu. Druga połowa też była dobra. Owszem, były momenty, że przeciwnik utrzymał się więcej przy piłce, ale praktycznie nic nie stworzył. Ale ogólnie gratuluję trenerowi też jednego punktu i życzę awansu.